Magazyn bardziej kulturalny sponsorowany jest przez Grójecki Ośrodek Kultury. Grała i śpiewa grupa Guns N' Roses, a nieprzypadkowo ją zaprezentowałem, bo nasza kolejna kartka z kalendarza została tak naprawdę zdarta, chociaż dzisiaj jest 15, a jutro 16 dzień września, to właśnie 16 września. I to było bardzo dawno, bo 20, prawie 3 lata temu taka mało znana wytwórnia płytowa Geffen wydała dwupłytowy album właśnie zespołu Guns N' Roses i pozwoliłem sobie ten słynny utwór Kraj przypomnieć, w który zresztą się również bardzo zasłuchała nasza koleżanka, gość magazynu bardziej kulturalnego, Agnieszka Kazała, która, no jeśli mogę tak powiedzieć, jest szefową pracowni plastycznej w Grójeckim Ośrodku Kultury, obecnie remontowanym Grójeckim Ośrodku Kultury. Dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Wystawa poplenerowa. Ładnie to brzmi. Kto organizuje, gdzie to będzie i o czym to będzie, Agnieszko? Wystawę organizuje Grójecki Ośrodek Kultury. Jest to wystawa poplenerowa Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej. No tak jak wspomniałeś, nie w Ośrodku Kultury, ponieważ jest w trakcie remontu, ale w miejscu, gdzie stowarzyszenie miało wyjazd plenerowy, kilkudniowy, wakacyjny. Jest to Zagroda Ojrzanów w Ojrzanowie, ulica Nowiny 2, gmina Żabia Wola. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z malarstwem, spotkanie z przyrodą, z naturą. To jest przepiękne miejsce. Gospodarstwo agroturystyczne. Można tam pospacerować, mnóstwo stawów, piękne budynki. Z tego co wiem, pogoda się zapowiada. No niech będzie to pogoda. Którego? 20 września, czyli tak, 20 września, września to jest godzina 16. Sobota, więc wszyscy po pracy, wolni. Zapraszam na spotkanie. A czy jest jakiś określony temat tej wystawy, czy to są różne propozycje? Różne, najróżniejsze, rozumiem, tak? Tak, to są różne prace, które powstały podczas wyjazdu plenerowego oraz później. Po prostu wszyscy plastycy, którzy się zainspirowali tym pięknym miejscem, stworzyli później niesamowite obrazy i zapraszamy do oglądania. Agnieszko, czy to będą tylko obrazy, czy będą też rzeźby, czy... Będą również hafty. Czyli to jest bardzo różnorodna. Tak, jak najbardziej. Te osoby, które należą do Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej, nie tylko malują, nie tylko fotografują, ale również haftują różne przepiękne rzeczy. Na przykład pani Danuta Mietelska, Teresa Matulka. Także one też zaprezentują swoje prace. Tym bardziej warto tam pojechać i może coś sobie zakupić. No to w takim razie bardzo szeroki wachlarz. Serdecznie zapraszamy. Przypomnę, 20 września, sobota o godzinie 16, Zagroda Ojrzanów w Ojrzanowie, ulica Nowiny 2, a tak w ogóle miejscowość Żabia Wola. Dobrze powiedziałem wszystko? No tak mniej więcej. Tak w kierunku Tarczyna trzeba się kierować i tam pytać o drogę, ponieważ dojazd jest nieco utrudniony, ale zapewniam, że miejsce przepiękne i warto tam dotrzeć. No to kierujemy się na Tarczyn. Przypomnę, Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Grójeckiej zaprasza na wystawę poplenerową w najbliższą sobotę o godzinie 16. Dziękuję. Dziękuję również. Nasze radio ma zawsze.